Nowotwory najczęściej występujące u kobiet. Objawy, leczenie. Jakie rodzaje nowotworów kobiecych są najczęściej wykrywane w Wojewódzkim Centrum Onkologii? Najczęściej wśród kobiet to jest rak piersi, który jest dominującym nowotworem, ale także nowotwory ginekologiczne, czyli rak szyjki macicy, rak trzonu i rak jajnika oraz inne nowotwory, takie jak rak jelita grubego, też dosyć często występuje, rak płuca i innych narządów, które już znacznie rzadziej występują. Jakie podstawowe badania powinna wykonać kobieta, aby wykluczyć nowotwór? Powinna regularnie powtarzać te badania, nie że raz na kilka lat, ale regularnie powtarzać, takie jak mamografia piersi, USG piersi, jeżeli wymaga tego budowa piersi, rentgen klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, cytologia oczywiście, też w pewnym wieku już kolonoskopię oraz badania podstawowe krwi. Jak często powinna być wykonywana cytologia? Cytologia powinna być u kobiet dorosłych od 25 roku życia robiona co 3 lata. Mamografia powinna być robiona co 2 lata. Rentgen klatki piersiowej i USG jamy brzusznej również podobnie powinny być robione co 2 lata. Co to jest karta DILO? Karta DILO to jest generalnie system, który umożliwia nam przeprowadzenie w sposób skoordynowany i szybki rozpoznania i diagnostyki pacjenta z podejrzeniem choroby nowotworowej. Są tam wyznaczone etapy i każdy etap ma wyznaczony okres, który musi być zakończony. W związku z tym to po pierwsze umożliwia szybkie dostanie się do lekarza. W takim przypadku oczekiwanie na wizytę jest dużo krótsze niż w przypadku bez karty DILO oraz już jak pacjent jest u lekarza, określa również terminy, w których musi być zakończona diagnostyka. W jaki sposób przebiega diagnoza i leczenie raka piersi? Co powinno wzbudzić nasz niepokój? W przypadku raka piersi w większości już w wielu miejscach można powiedzieć, że są zorganizowane tak zwane centra raka piersi. Takie centrum również u nas jest zorganizowane w Wojewódzkim Centrum Onkologii. I tutaj diagnoza może iść dwoma torami, albo pacjentka wyczuwa sama guz, czy w trakcie wizyty u innego lekarza lekarze wyczuł guz i zgłasza się do nas tym guzem i podejrzeniem nowotworu, albo w trakcie badań profilaktycznych jest wynaleziona zmiana, która jeszcze jest niepalpacyjna, znaczy nie możemy jej wyczuć jeszcze w badaniu. I wówczas taka pacjentka jest praktycznie zapisywana do onkologa w ciągu 1-2 dni na wizytę. Rozpoczyna się jej diagnostyka, rozpoczynamy od mamografii, USG. Jeżeli w badaniach obrazowych potwierdza się, że rzeczywiście jest guz w piersi i ma on cechy jakieś podejrzane, wykonywana jest biopsja gruboigłowa. Jeżeli są podejrzane węzły chłonne, pachowe, również pacjentka ma wykonywaną biopsję cienkoigłową. Po uzyskaniu wyników już z tej biopsji, wtedy decydujemy, jaki jest robione konsylium i decydujemy, jaki jest dalszy tok leczenia. Bo w zależności od rodzaju raka piersi są różne sposoby, drogi postępowania i leczenia tych pacjentek. Może być pojawienie się tak zwanej skórki pomarańczy, czyli takie zaciąganie, takie dziurki na skórze. Może pojawić się wciągnięcie brodawki, również wyciek z piersi, przede wszystkim krwisty wyciek, jest bardzo niepokojący i należy z nim się zgłosić. Ból piersi, czy powiększenie też węzłów chłonnych pachowych albo nadobojczykowych. To są najczęstsze objawy raka piersi. Gdzie należy zgłosić się na badanie potwierdzające raka piersi? Natychmiast do onkologa. Ja zawsze podkreślam, i to jest to przesłanie, że do onkologa nie trzeba skierowania. Można przyjść z ulicy do każdego ośrodka onkologicznego i zostanie się przyjętym, zwłaszcza, że się powie, że wyczuło się guz. Jaka jest szansa na wyleczenie po wykryciu raka? Jest spora, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy metody leczenia poprawiły się, są znacznie lepsze możliwości niż jeszcze 10 czy 5 lat temu. Jeżeli nowotwór jest zdiagnozowany i rozpoznany we wczesnym stadium, jest bardzo duża szansa na pełne wyleczenie. 90%, 95% we wczesnych stadiach nowotworu. Im później, tym te statystyki są o wiele gorsze. Czy w przypadku usunięcia piersi zostaną one zrekonstruowane?
Proponujemy pacjentkom w zależności od możliwości i chęci pacjentki albo leczenie oszczędzające, kiedy usuwany jest sam guz, piec zostaje i pacjentka zostaje później skierowana na uzupełniającą radioterapię, albo jest kwalifikowana do amputacji i wtedy jest z jednoczasową rekonstrukcją piersi. Także pacjentka zasypia z piersią i budzi się razem z piersią. Jest to wszystko robione najczęściej podczas jednego zabiegu. Przed i po zabiegu wszystkie pacjentki mają zarówno konsultacje z rehabilitantem i są rehabilitowane już przed zabiegiem operacyjnym oraz po, i każda pacjentka jest skierowana do psychologa przed leczeniem, w trakcie leczenia i po leczeniu. Także te wizyty już, jeżeli pacjentka chce i wymaga takich kontroli, to jest wspomagana przez naszego psychologa. Czy zabieg jest finansowany przez NFZ? Działa, finansuje. Finansuje nam, na pewno byśmy chcieli więcej, żeby było finansowane, ale też większość rzeczy jest finansowanych. Jest to zorganizowane. Przy raku piersi można powiedzieć, że jest to najbardziej i najlepiej zorganizowany nowotwór w naszym, że tak powiem, systemie służby zdrowia. W jaki sposób przebiega diagnoza i leczenie raka szyjki macicy? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? Diagnoza to przede wszystkim staramy się, żeby rak szyjki macicy był rozpoznany na etapie cytologii, czyli bardzo wczesnym. Natomiast w innych stadiach zaawansowania przy występowaniu objawów raka szyjki macicy, no przede wszystkim pobieramy wycinek do badania histopatologicznego. Następnie wykonujemy badania obrazowe, takie jak tomokomputer czy rezonans miednicy i jamy brzusznej. Rentgen klatki piersiowej i kobieta po postawieniu, rozpoznaniu i ocenie zaawansowania jest skierowana do leczenia. Jeżeli zmiana jest operacyjna, to jest zabieg ginekologiczny. Po zabiegu ginekologicznym decydujemy, czy jest leczenie uzupełniające, czyli najczęściej radioterapia, bądź też chemioterapia, w zależności od tego właśnie, co wyjdzie w badaniu po zabiegu operacyjnym. Jeżeli na wstępie choroba jest zaawansowana, to znaczy występują przerzuty odległe już, to wówczas leczenie zaczynamy od leczenia systemowego, czyli chemioterapii. Jakie inne wyniki badań mogą świadczyć o raku szyjki macicy? Objawy to najczęściej jest powiększenie obwodu brzucha. To jest nowotwór, który jest często późno wykrywany, ponieważ jajniki są, że tak powiem, ukryte w jamie brzusznej, w której jest dosyć dużo miejsca i późno daje objawy. A objawami jest właśnie powiększenie obwodu brzucha, bóle w dole brzucha i krwawienia. Jak widzimy, nie są to swoiste i charakterystyczne objawy dla raka jajnika, tylko są to objawy nowotworów pochodzących z narządu rodnego. Dlatego tak ważna jest systematyczna kontrola u ginekologa. Gdzie można zgłosić się na badania wykrywające raka szyjki macicy? Jak wyglądają badania? Najszybciej należy zgłosić się do swojego ginekologa, który wykona wszystkie podstawowe badania i w przypadku, kiedy będzie podejrzenie bądź rozpoznanie nowotworu, skieruje już do konkretnego wyspecjalizowanego ośrodka. Jak przebiega leczenie raka szyjki macicy? Rak szyjki macicy to jest zabieg operacyjny, najczęściej polegający na wycięciu narządu rodnego oraz, jeżeli jest potrzeba, leczenie uzupełniające w postaci radiochemioterapii. Jaka jest wykrywalność raka jajników i na czym polega leczenie? Raka jajnika to jest około 3,5 tysiąca przypadków rocznie w Polsce. Leczenie przede wszystkim zabieg operacyjny. W raku jajniku najczęściej po zabiegu operacyjnym jest stosowana chemioterapia. Chemioterapia razem teraz z nowoczesnymi różnymi terapiami dodawanymi do chemioterapii. Czy kobieta w trakcie chemioterapii może pracować zawodowo, podejmować zwykłe czynności życia codziennego? To jest bardzo indywidualne. Wszystko zależy od pacjentki. Jest wiele pacjentek, które pracują w trakcie chemioterapii, biorą zwolnienia tylko na czas chemioterapii i 3-4 dni po chemioterapii, a później wracają do pracy. Część natomiast pacjentek, zwłaszcza te, które wykonują ciężką pracę fizyczną, idą na cały okres leczenia na zwolnienie. Wszystko zależy od tego, czy pacjentka jest aktywna i nie wyobraża sobie siedzenia w domu, czy też chce być zamknięta i spędzać ten czas odpoczywając i dbając o siebie.
Jaka może być rola męża lub partnera w przypadku podejrzenia nowotworu u jego żony czy partnerki? Są rodziny, które się bardzo opiekują, wspomagają, są mężowie bardzo wspomagający, ale są niestety też sytuacje, że te kobiety zostają zostawione przez partnerów i mężów. Na jakie wsparcie mogą liczyć pacjentki w Wojewódzkim Centrum Onkologii? Rozwinęliśmy tą pomoc psychologiczną. Mamy kilku tu psychologów, mamy też wolontariuszy psychologów, którzy chodzą po oddziale, rozmawiają, wspomagają, mamy różne spotkania. Oprócz tego mamy jeszcze takie spotkania, które uczą kobiety w czasie chemii, jak o siebie dbać, jak malować się, jakie tam można zabiegi robić, żeby czuć się lepiej i bardziej kobieco. Staramy się też nie tylko tą stronę fizyczną wspomóc, ale też stronę psychiczną. Mamy tu wiele takich pacjentek, które wręcz są z nami zaprzyjaźnione, znamy ich rodziny, one nasze, sobie zdjęcia wzajemnie pokazujemy. U nas jest też taki system, że pacjent ma swojego lekarza, że nie trafia za każdym razem gdzie indziej, tylko ma swojego lekarza i chodzi do niego latami. I uważam, że to jest bardzo dobry system, bo zna się tych pacjentów. Ja widzę zaraz zmianę, że coś się zmieniło w wyglądzie, w zachowaniu i nie muszę czytać za każdym razem od nowa historii choroby, co grozi tym, że coś przeminę jakiś szczegół, tylko po prostu dokładnie znam tych pacjentów. Ale też to pokazuje, że leczenie daje efekty, bo ja mam pacjentów, którzy 30 lat do mnie chodzą. Czyli 30 lat żyją po leczeniu.